Pan senator Kogut, proszę bardzo. Panie marszałku, panie i panowie senatorowie, panie ministrze, ja ciągle zadaję jedno i to samo pytanie i kiedy pan tu będzie, zawsze będę zadawał pytanie. Czy jest pan świadom tego, że środki unijne są przejadane w różnych funduszach, EFSA-lach, nie EFSA-lach, na różnych pseudoekspertów, na szkolenia i efekt z tego jest zero. Bo panie ministrze, panie komisarzu, wydaje mi się tak, że pieniądze powinny być tak inwestowane, żeby w przyszłości tworzyły nowe miejsca pracy. A ja uważam, że wiele pieniędzy rozdawanych jest w Polsce tylko tym, co rządzą i tworzą sobie jakieś tam małe oczka wodne, nie wiadomo co i w końcu nie ma żadnych efektów. I to, co mówię, kiedy Unia będzie łaskawym okiem patrzyła na osoby niepełnosprawne, na ludzi ze stwardnieniami rozsianymi, bo to naprawdę, to co się dzieje, to ja naprawdę uważam, że musicie bardzo ostro kontrolować wydawanie pieniędzy w Polsce, bo to jest układy towarzysko-grzecznościowe, a inni, jakby inna opcja nawet miała super projekty, to wszystko jest autentycznie kreślone. I skończmy z tą układanką. Każdy projekt powinien być efekt. Z tego projektu wynika tyle i tyle nowych miejsc pracy. Nie chcę mówić już o kolei, bo to, co się dzieje, środki nie będą wykorzystane. Wiele ustaw my jako parlament dostosowujemy, ale drodzy państwo, też nie może tak być, że ustawy przeszkadzają wykonaniu środków unijnych. Dziękuję. Dziękuję. Pan senator Wibrat, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie komisarzu, pytanie dotyczy relacji Komisja Europejska, Parlamenty Narodowe i w tej chwili w tych nowych regulacjach Traktatu Lizbońskiego, tam jest dopasowywane prawo i chodzi o te kwestie aktów delegowanych. Senat kilkukrotnie, czy nawet kilkunasto, zwraca uwagę, że Komisja Europejska przypisuje sobie kompetencje, które potem nie są nadzorowane przez parlamenty narodowe. I moje pytanie dotyczy, czy na poziomie komisji są jakieś wypracowane kryteria określania, co jest godne tego, żeby przenieść to do aktów delegowanych, czy też nie. Czyli czy te elementy inne niż istotne aktu prawnego, czy one są jakoś dodefiniowane? Dziękuję. Pan senator Ortyl. Dziękuję, panie marszałku. Panie komisarzu, oczywiście poświęcił pan kilka kwestii, które wykraczały i wchodziły aż w rok 2020, ale myślę, że ze względu na długookresowość to można to wybaczyć. Prac Komisji Europejskiej. Chciałem pana zapytać, co wynika z wniosków, które w 2012 roku jak gdyby wypadły z programu prac Komisji, prawda, co skorygowano w kilku jak gdyby takich podstawowych kwestiach. I trochę mnie też, że tak powiem, dziwi w pewnych momentach dokument, który ma charakter ogólny, ale w pewnych kwestiach schodzi do bardzo wielu szczegółów. Przykładem tego jest kwestia zapisu, który dotyczy wniosku ustawodawczego, aby w zamówieniach publicznych wprowadzić obowiązkowe stosowanie, wystawianie faktur elektronicznych. Ja myślę, że to oczywiście każdy przedsiębiorca jako taki mógłby sobie to, jak ma taką możliwość, to niech korzysta, a jak nie, to nie, a zmuszanie go do czegoś takiego w takim szczególe jest, moim zdaniem, dziwne. No i wreszcie, skąd się bierze taka dziwna troska o sektor bankowy, podkreślając to w rozdziale związanym z właściwymi postawami ku prawdziwej Unii Gospodarczej Walutowej, że mamy słabości sektora bankowego. Ten sektor sobie dobrze radzi, moim zdaniem są incydentalne miejsca i moim zdaniem powinniśmy się nadmiernie nim opiekować i troszczyć. Może ta słabość wynika z czego innego, ale nie myślę z braku środków. Dziękuję. Proszę bardzo, panie komisarzu. Bo usłyszałem profesor, to jeszcze nie zasługuje. No. Proszę bardzo, panie komisarzu. A, komisarz.
Pan senator Kogut jest rzeczywiście systematyczny w tym pytaniu i w nim się kryje sporo racji. Mianowicie są też pieniądze, które trudno nazwać wartością dodaną. Dlatego najcenniejszą w tej chwili w kryzysie częścią budżetu jest ten pieniądz o charakterze wybitnie inwestycyjnym, bo on ma efekt mrożnikowy. Chociaż są przykłady, bo pan szczególnie jakby krytycznie odniósł się do tej części, która się nazywa Europejski Fundusz Społeczny, bo tam są pieniądze na szkolenia, przetrenowania. Są kraje, które bardzo mądrze wykorzystały. Myśmy o tym pewnie już rozmawiali przy jakiejś innej okazji, ale premier Litwy pokazał, że można ten fundusz wykorzystać dla takiego przekwalifikowania w głębokim kryzysie, bo to był kryzys, którego nie zaznała dotąd ani Grecja, ani Hiszpania, bo to były ujemne wartości PKB rzędu 18%, więc to był kryzys szokujący. Ale jednocześnie w tym kryzysie ten fundusz był czynnikiem przekwalifikowania kadr z tych gałęzi, które upadały, a upadało sporo, w kierunku takich, które miały swoją szansę eksportową na rynku europejskim. I jemu się to udało, co powinno być pewną inspiracją dla innych krajów. Natomiast jeśli chodzi o stopień kontrolowania, to my mamy na tyle trudne procedury i taką liczbę kontrolerów, że istnieje jakiś optimum kontroli też. Bo ta kontrola może uniemożliwiać konsumpcję funduszy i one wtedy się stają zupełnie teoretyczne. Ale rzeczywiście pod wyjątkowo baczną obserwacją powinny być programy, które później można ośmieszyć, a tym się specjalizuje prasa angielska. I ona wtedy niezwykle utrudnia przez budowanie nastrojów wśród podatników bogatych krajów, utrudnia walkę o budżet europejski. Bo jeżeli się pokazuje marnotrawienie pieniędzy, które się zdarza w Europie pomimo bardzo surowej kontroli, no to oczywiście to żywi i buduje taki nastrój jak w tej chwili w Anglii, gdzie w ostatnim sondażu połowa ludności gotowa by była wyprowadzić ten kraj z Unii Europejskiej. Z panem senatorem Witbrotem to my się powinniśmy lekko poróżnić przy tym pytaniu, dlatego tak jak się poróżniłem wczoraj z Parlamentem Europejskim, dlatego że myśmy obiecali nie tylko pieniądze, ale tak zwane uproszczenie zasad ich wydawania, które dotyczy przede wszystkim biorców grantów. W polityce kohezyjnej duży udział w budowie tych zasad pobierania pieniądza mają czynniki krajowe. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane granty, a to jest rosnąca część badawczo-rozwojowe, w którym też są, to jest też pieniądz inwestycyjny na różne laboratoria i tak dalej, to tam nowa regulacja finansowa zakłada bardzo istotne uproszczenie, zwłaszcza dla małych beneficjentów. I zarówno od parlamentów narodowych, jak i od Parlamentu Europejskiego my słyszymy, że należy zamrozić możliwie dużo reguł w tak zwanych aktach delegowanych i jakby powściągnąć elastyczność w wykonywaniu tego budżetu, co oznacza mitręgę czasu. Proszę o tym pamiętać, bo rzeczą Parlamentu Polskiego jest zabiegać o to, tylko musi być złoty środek. Tak samo Parlament Europejski. Jeżeli przesadzimy i zamrozimy zbyt wiele zasad w aktach delegowanych, to utrudnimy wykonywanie również Komisji w sposób uproszczony i wygodny dla beneficjentów przekazanie tych pieniędzy albo przekwalifikowanie pieniędzy, jeżeli jakiś projekt nie wychodzi, a inny może również w takim kraju jak Polska wyjść. Złoty środek pomiędzy ex ante kontrolą parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, ja tego broniłem, tej zasady wczoraj w Parlamencie Europejskim, a możliwością elastycznego i uproszczonego wydawania tych funduszy, pod kontrolą oczywiście, ale w taki sposób, żeby to nie była ta szalona mitręga, zwłaszcza dla małych i średnich beneficjentów w różnych kategoriach budżetu europejskiego. Obiecaliśmy, to było wołanie ze wszystkich krajów Europy, tak zwane simplification. My mamy tak zwany simplification scoreboard, czyli badamy, co się dzieje w tych pracach teraz nad kohezją, nad polityką rolną, nad właśnie badaniami rozwojem, nad różnymi kategoriami pomocy zagranicznej. Czy to idzie w kierunku rzeczywistego uproszczenia, patrząc przed ostatecznego beneficjenta, bo on jest ważny. Czy też my komplikujemy. W tej chwili zaczyna się proces komplikowania
co zapowiedzieliśmy jako uproszczenie. To jest groźna tendencja, bo ona oddala tych konsumentów funduszy od pieniędzy poprzez właśnie komplikowanie tych reguł. Złoty środek pomiędzy kontrolą ex ante, również parlamentów narodowych, a swobodą, my ponosimy pełną odpowiedzialność. Jak coś nie idzie, to my jesteśmy odpowiedzialni i trzeba tą odpowiedzialność nam pozostawić. Różne są kultury w różnych częściach Europy. Nie ma podziału wschód-zachód, to jest dobra wiadomość. Problemy w tej chwili są większe z tym dobrym wydawaniem pieniędzy na zachodzie niż na wschodzie, z małymi wyjątkami dwóch krajów, trzech krajów, ale generalnie ta wschodnia część Europy wygląda, że jest w takim procesie dużego uczenia się w tym zakresie i nie nastręcza wielkich kłopotów. Pan senator Ortl. Unia lubi regulować. Rzeczywiście ma tą wadę nawet. Dlatego ja powiedziałem, że jeżeli Unia chce sięgać po nowe kompetencje, a musi, bo jeżeli ma być wspólna waluta, to ona nie przetrwa przy takich urządzeniach jak Pakt Stabilności i Wzrostu, bo to było za słabe urządzenie dyscyplinujące i się przewróciło przy pierwszych próbach, przewrócili Francuzi, Niemcy, a niekoniecznie południe Europy. Jeżeli chce mieć więcej kompetencji w zakresach gospodarczych, musi być użyteczna, ale nie może uczyć ludzi, jak mają żyć. Ma taką w sobie pewną skłonność pouczania ludzi, jak mają żyć, a nie tylko jak rozwiązywać problemy. I z tego wynika czasami nadmierna regulacja. Ja to mówię z dużą swobodą i nawet jeżeli to zostanie przekazane do Brukseli, a zostanie, bo ja już mam takie papiery człowieka, który nie lubi za dużo tych regulacji i na ogół przy różnych okazjach w sposób bardzo otwarty wyrażam. Pan ma rację, w niektórych sprawach trzeba pozostawić swobodę przedsiębiorcy, który ma swój rozum i który wybierze sposób bycia zamówienia, który jest dla niego wygodny w ramach pewnych reguł. Nie wszystko musi być doregulowane w 100%. Natomiast pana pytanie o sektor bankowy ma dość prostą odpowiedź. Otóż Europa finansuje się w bankach, a nie na rynku kapitałowym. To jest odwrotność Ameryki. Ameryka czerpie w 3/4 finanse również obsługę długa państwowego, publicznego z rynku kapitałowego. My w 3/4 polegamy na systemie bankowym i na tym polegało zagrożenie w tym kryzysie gospodarczym, że po prostu państwa robiły długi w bankach, a banki miały w związku z tym złe kredyty i były na pograniczu dużego kryzysu. Kryzys zadłużenia publicznego państw sprzęgł się z systemem bankowym. Dlatego Unia Bankowa ma być takim elementem oddzielenia jednego od drugiego, żeby jedno się z drugim nie zarażało z uwagi na bardzo wysoki stopień powiązania akurat w Europie, to jest specyfika tego kontynentu, również Japonii, powiązania sytuacji finansowych, z finansów publicznych z systemem bankowym. One się nawzajem zarażały i to powstał taki diabelski krąg, który wymagał leczenia na poziomie 4-5% PKB. Znaczy wydano gigantyczne pieniądze, nie zawsze wydano, bo w tej chwili te pieniądze do banku centralnego lub do banków narodowych, do centralnych banków wracają, ale to była pomoc na poziomie 4-5% PKB. Nasz budżet, o który było tyle sporów, to jest 1% PKB. To są nieporównywalne pieniądze, ale bez rozerwania tej więzi, chorej więzi pomiędzy złą kondycją banków, które również trzymają depozyty ludności, więc są istotnym elementem bezpieczeństwa, takiego poczucia bezpieczeństwa w Europie, również tych małych ciułaczy, którzy tam trzymają swoje oszczędności życia. A z drugiej strony z zadłużeniem państwowym, to sądzę, że akurat w tym momencie Europa jest na dobrej drodze. Dziękuję.